Witam w czwartek. Cholery się w błocie pokąpały. A wczoraj, całe mokre. Ten dół to nie ma siły latać, bo to się w błocie pokąpało. O, ten wyszwanc tutaj, zobaczcie, to on jest cały mokry, brzuch ma. Puściłem ciemnego i czepla wczoraj przyniosłem. A nie chcę ich za długo trzymać, bo... A, i tam chyba dają właśnie. Ciemny czepelek. I słuchajcie. Wczoraj przyjechałem, coś ich wystraszyło. Nie chciały wejść do budy. Wieczorem zdejmowałem z 50 sztuk. Mokre. Bo wczoraj padało cały deszcz, dzień. A tak nawet dają. Dzisiaj trochę przebłyski słońca. Idę sprzątać dzisiaj budę. Nawet was nie zapraszam, bo są takie brudne. Słuchajcie, wczoraj, no mówię, 50 sztuk z dachu, mokre. Na dachu kupy umorusane. Ach! Ale tak to dają nieźle, nie najgorzej. Jak od niedzieli nieruszane. Niedzielę trochę z panem Jankiem. No, dobra. Później wam nagram, jak ich obsadzę na ziemię, co nie będzie długo, bo mówię, no takie brudasy. Wiosce poganiałem. O, przed chwilą był atak. Ale na szczęście nie wziął. I mokrego murzyna nie wziął. Nie no, chyba trzeba będzie przestać ganiać. O. Teraz leci jakieś coś, znowu cholerstwo. Mam nadzieję, że nie sokół, bo z krótkim ogonkiem. Nie, chyba za duży nie będzie atakował. Cholera jasna. O. A tamte ładnie dają. No ale to jastrząb im pomógł, bo... A i nawet mokre mogą latać. Tutaj mi usiadły bocian znowu na stodołę spod jastrzębia. I z wyszwancem młodym. A tamte się ładnie wybiły. I co zgonienie, to jastrząb. A i siadają jeszcze na tą budę. Te bociany. A tamte się ładnie wybiły część. Ale powaliłem trochę w gołębnik ten stary. Wjechał mi, odpuścił. No. I to takie ganianie tam, dupa. Trzeba będzie do wiosny nie ganiać i... Ej, pułapkę zostawiłem też, bo mówię, wczoraj coś ich wystraszyło, nie chciały wejść do budy. No i tamte ładnie dają. Ale są takie brudne. Jeszcze nie miałem w życiu takich brudnych gołębi. Jeszcze wczoraj, jak z tego dachu, z tego błota, aż specjalnie później myłem dach, bo mówię, tam już tyle narobiły tego, że... O, ładnie ich wyrzucił do góry. Są zdrowie lepsze, energia jest lepsza. Także i... Dobra, nie siadają. Idę tego bociana jeszcze przegnam z tej starej budy. Bo już barak zabrany. Ale one tutaj nauczone spadać. Także te świeże dwa, co puściłem ciemnego i czepla, to na pewno nie będzie. Nie ma opcji. Jak one tutaj, zobaczcie, pojedynczo spadają, to z góry. Nie wiadomo skąd. Ja jeszcze postoję, bo uderzałem wiechą w ten gołębnik stary i odpuścił, ale już brakowało dosłownie centymetry. Dobra, bo mi ręka zmarzła. Zaraz im posypię jeść i po ganianiu schodzą.
No i dobra, udało się o zdrowie zadbać. A teraz mam kolejne wyzwanie. Postaram się zadbać o ich, słuchajcie, czystość, kurczę. Nienawidzę brudnych gołębi. A mam takie brudne ze szoka. O, w takich kałużach się myły. Bo ja wczoraj, o, jest ciemny ten dzisiaj puszczony. O, bo mu nie założyłem żółtej obrączki. O, taki to ciemny jest, zobaczcie. O, został. A czepelka to zaraz rozpatrzę. Także zasuwam zaciąg. Sąsiad mówił, że podobno atakuje ich co rano w zaciąg. Także nie dziwne, że te gołębie później... A, jeszcze Budapeszt przyleciał. Zaraz wam go pokażę. Czekajcie. Przyleciał Budapeszt. Wczoraj go pośledziłem. Taki morus. Gdzie on jest? O! Taki Pakistan. Zaraz wam go zbliżę. O, taki przyleciał. Dzisiaj ganianie jastrzębia przeżył. No i znowu cholera przyleciał. Coś trzeba by było go oddalić, bo trochę par się zaczyna tworzyć. Zobaczcie. Tu parzą się teraz, bo o, tam, bo już mają, mówię, zdrowie. Czepel. Chyba czepel to jest ten puszczony. Ale nie jestem pewien. Muszę policzyć, bo teraz mam 3. I biorę się za sprzątanie. Posypka. I później pojadę po te, może już mi kolega Sławek uciął te poprzeczki, żeby nie siedziały w tych kupach. Ale zdecydowanie od razu jest zdrowsze gołębie, mówię, zgruchanie i tak dalej. Bym im przygotował może miskę z czystą wodą do mycia. Ja bym sprzątał, a one by się myły. No naprawdę, wczoraj na tym dachu padał cały czas. Ja już zmyłem ten dach. Wczoraj wszedłem z wiadrami wodą i schlustałem ten dach, bo było pełno błota, a tutaj z 50-60 sztuk nocowały na deszczu w tym błocie. Coś strasznego. Dobra, zero gadania, biorę się za robotę, panowie. W jednej części już poprzeczki przybiłem. Buda posprzątana, tylko posypać mentolkiem. Jeszcze druga część mnie czeka. Z tymi poprzeczkami zupełnie fajniej wygląda. Para idzie, nie palę papierosa. Zimno po prostu tak się robi. Może wreszcie skończy się ta wilgoć. Dobra. Idę robić drugą stronę. Jest już druga strona zrobiona. W telewizji to szybko wszystko. No. Ale para. Chyba na mróz idzie. Sparzył mi się tu młody. Nie wiem, czy to chyba jest młody, czy stary wyszłanc. Z tą rumunką się parzy. A może to jest? Nie, ale one chyba... Mam nadzieję, że to młody wyszłanc się sparzył, czerwony z tą rumunką. Ten potomka... Tak, to jest młody wyszłanczyk. Samczyk. Z rumunką jedną, bo z tą chyba... Obie samiczki są te rumunki. No i co? Zostało mi jeszcze tym mentalkiem przelecieć. Najgorsza robota, bo ten cholernik z głowy to nie taki zły jest. Nie, słaby. Myślałem, że lepszy jest. Poleciałbym, zobaczył, jakie ma obrączki. Czy stary dziad? Dobra, nie siedzi dzisiaj. No, jeszcze tylko mentolek. Będzie bialutko, czyściutko. Dobra. Idę. Najgorsza robota przede mną. I na dzisiaj będzie koniec. Zrobione. Bialutko, czysto.
Zawsze trochę lepiej to wygląda. Tutaj młody wyszłanc. Trzeba było go spróbować wsadzić z wyszłanczką. Tą, co przyleciała. Gdzie ona siedzi. Jest na pewno. Nie żałowałem mentolku. Jak widzicie, waliłem po całych ścianach. Zaraz, gdzie ta wyszłanczka jest? Czepel chyba jest. Dzisiaj to będzie samiczka na pewno. Tak mi się wydaje. A ta wyszłanczka jest tutaj. O, co przyleciała. Też nie ma różowego dziobu, ale... Jasna się siwym sparzyła. Jasny jest, ale to ja wiem. Brudasy. Że dzisiaj będzie chyba tytuł odcinka Brudasy. A ten to jest w miarę czysty. A i tu jest kolejny ten czapelek. No dobra, co tu nagrywać? Dzisiaj dzień sprzątania gołębnika. Dzięki wszystkim za oglądanie. Pozdrawiam. Dzięki, że oglądacie. Dzięki, że komentujecie. I co? Do następnego razu. W sobotę. W sobotę mam wolne. W sobotę mam wolne. To... O, tak się cieszy. A to ładnie pachnie tym mentolkiem. Muszę tego swojego wyszłanca też sparzyć. Starego. Lepiej mojego tego sparzę z tą wyszłanczką, co przyleciała, bo on ma lepszy dziób, bardziej różowy. No i już trochę ze mną jest. Trochę ścinek przeżył. Tu jest ta wyszłanczka, co przyleciała. Mógłbym właściwie do domku wziąć ją, ale... do ciepłego i spróbować ich sparzyć, ale... ale słuchajcie, nie mam jakiejś klatki fajnej, żeby do domu go wsadzić. Dobra, jeszcze raz pozdrawiam. O, fajny bociek, też brudne kosmy, bo to po tej wczorajszej nocowaniu na dachu prawie się upaćkały. Dobra, bo już trzeci raz pozdrawiam. Dzięki za oglądanie, do następnego razu. Trzymajcie się.